Powiem szczerze, jest to bardzo trudne pytanie, a może nie tyle trudne pytanie, co trudna odpowiedź. Bo jest to pytanie z cyklu, co autor miał na myśli? Bo równie dobrze można na to pytanie odpowiedzieć tak, doszło do wymuszenia pierwszeństwa przez kierującego tramwajem, jak i można odpowiedzieć nie, nie doszło do wymuszenia tramwajem. Wszystko zależy od tego, jak na tą sytuację popatrzymy. Czy popatrzymy na tą sytuację stricte tylko mając na względzie przepisy ruchu drogowego, czy popatrzymy przez pryzmat współpracy na drodze, współfunkcjonowania na tej drodze. Bo spójrzmy na ten film jeszcze raz. Dojeżdżam do skrzyżowania, do ronda budowniczych Huty Katowice. To, że będę skręcał, zmusza mnie do zmniejszenia prędkości. Wobec czego widzi to w sporej odległości kierujący tramwajem i wyjeżdża. Rozpoczął manewr w momencie, kiedy ja byłem dość daleko od skrzyżowania. Natomiast i tutaj jak najbardziej odpowiedź pod tym względem miałaby nie, absolutnie nie wyprzedził. Wszystko działo się z duchem ruchu drogowego. Ale mimo wszystko wyjeżdżał na tyle wolno, że zmusił mnie do zmniejszenia prędkości dużo bardziej, aniżeli sam to planowałem. Wobec czego patrząc przez pryzmat przepisów, czyli swoim działaniem zmusił mnie do jakiejś tam podjęcia manewru obronnego, do zmniejszenia prędkości, doszło do wymuszenia pierwszeństwa. Dlatego też to pytanie jest takim bardzo ważnym, powiedziałbym, przekazem, który pokazuje, jak ważna jest współpraca na drodze pomiędzy wszystkimi uczestnikami. Bo jak widzimy, są sytuacje, gdzie nie da się jednoznacznie powiedzieć, doszło do wymuszenia, czy też nie doszło do wymuszenia. Na bank, gdyby doszło do jakiegokolwiek kontaktu pomiędzy nami, czy też odbywałby się egzamin na pozwolenie do kierowania tramwajem, na pewno byłoby to uznane jako wymuszenie pierwszeństwa.